Sportowa rozmowa chyba lubi futbol amerykański, bo po raz kolejny jesteśmy w tym temacie. Dziś Paweł Cieciera, prezes klubu Miners Wałbrzych. Matko jedyna, ja pamiętam kiedyś bardziej zawodnik, dziś tylko prezes, czy już też zawodnik i prezes? Powiedz Paweł, jak to jest, bo czasem cię widzę w stroju, czasem cię widzę już tylko obok boiska. Wydaje mi się, że przeszedłem już chyba wszystkie możliwości w klubie. Od zawodnika, przez trenera pozycyjnego, przez head coacha. No i docelowo przez ostatnie 2 lata to już jako prezes, natomiast korki jeszcze na nogach, nie na kołku. No i to jest chyba najlepsza możliwa odpowiedź, jaką można było tutaj dzisiaj usłyszeć. Paweł, no słuchaj, mamy o czym mówić, bo tak naprawdę futbol amerykański się rozwija cały czas w Polsce, mniej lub bardziej zauważany jest przez takich przypadkowych kibiców, którzy też z ciekawością przychodzą na wasze mecze i generalnie zaczynają to oglądać, zaczynają się tym pasjonować. Mamy też drużynę młodych zawodników w futbolu flagowym, którzy się szykują do rozgrywek tych, które już przed nami, z medalami Mistrzostw Polski, ale też niedługo Igrzyska Olimpijskie. Co prawda te za 4 lata dopiero będą gościć futbol amerykański po raz pierwszy. Macie się czym chwalić, bo te medale coś pokazują. Wiesz, Paweł, pytam o to, jaka przyszłość może czekać tę dyscyplinę sportu i jak w tej przyszłości zaistnieje drużyna Miners Wałbrzych? To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że nikt nie zna w 100% na nie odpowiedzi. My generalnie od ostatnich 2 lat mamy wyznaczone cele, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Staramy się niwelować wszystkie przeciwieństwa, które nam się po drodze zdarzają. Zaczynamy dość mocno pracować organizacyjnie, wykraczając po to, co do tej pory udało nam się zorganizować i wdrożyć. Mam nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam na to, żebyśmy przeskoczyli do pełnowymiarowego futbolu. Natomiast tak jak mówię, to jest nasze marzenie. Żeby je zrealizować, musimy kilka drobnych kamieni milowych, sarkastycznie mówiąc, pokonać i wtedy będziemy gotowi na to, żeby już zagrać naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No nie gracie wcale tak źle. Powiedziałbym, że zaskakująco dobrze, momentami wręcz wybitnie. Czasami gdzieś tam słyszałem głosy od różnych kibiców, też tych drużyn przyjezdnych, że zdecydowanie ponad swoje możliwości, szczególnie w tym zeszłym sezonie, no ale przyniosło to wtedy srebrny medal Mistrzostw Polski, prawda? Zgadza się, ale musimy wziąć pod uwagę, że poprzedni rok był rokiem przemian i organizacyjnych, i trenerskich. I nie mieliśmy jasno ułożonej strategii, co byśmy chcieli osiągnąć, dlatego że będąc w trakcie restrukturyzacji, no nie możemy sobie stawiać celów ponad miarę, bo no będzie to po prostu kuriozalne. Natomiast nasza decyzja o przyjęciu Emila Mikułę na head coacha już w tym roku pełnoprawnie, w zeszłym roku jako koordynatora ofensywy, no jak widać sprawdza się w 100%. Wyniki są, to widać. Wyniki być może też będą w tym sezonie równie okazałe. Trudno ocenić, bo sezon dopiero przed nami. Nigdy nie można przewidzieć, co tak naprawdę da się w danym roku osiągnąć. Tam mam już taką jakby świadomość tego, że w rozgrywkach często się dużo rzeczy dzieje już przed samym startem, dużo się potrafi zmienić. Byli Amerykanie, potem ich nie było, były, wiesz, gdzieś są większe pieniądze, lepsi troszkę zawodnicy, więcej tych dobrych zawodników. Ale jednak wy zagraliście sercem, robiliście rzeczy wielkie na boisku, potrafiliście to wygrać, dać sobie nagrodę w postaci medalu. Czy da radę to zrobić 2 razy z rzędu? Od razu powiem, że w tym roku na pewno ta droga będzie utrudniona z racji tego, że do naszej grupy trafił
Jaguars Kąty wrocławskie, no, które w tym roku grało w pierwszej lidze, czyli zaplecze tej pierwszoligowej drużyny no, zagra po prostu z nami. I jeszcze z losowania wyszło, że mamy z nimi mecz i rewanż. Więc no, mamy ogromne wyzwanie. Z tego, co dowiedziałem się troszeczkę kuluarowo, head coachem będzie Marcin Kochanowski, który swojego czasu trenował nas, nawet grał z nami jako rozgrywający swojego czasu. Potem przeszedł przez zastępy trenerów w Panthers, no i jest powrotem w Jaguars i będzie naszym przeciwnikiem. No to będzie ciekawe, na pewno doświadczenie. Jeden z tych meczy będziemy mieli okazję pokazać też na antenie sportowego Wałbrzycha, to już w sierpniu, jak dobrze pamiętam. 17. Więc to będzie takie nasze pierwsze spotkanie w tym roku z futbolem amerykańskim. Ja ufam, że niezależnie od początku skończy się tak, jak w tych poprzednich razach, jeszcze pod szyldem 2023, dobrze mówię? Tak. Może wyjaśnię sytuację. No, naszym takim targetem już od dłuższego czasu jest wygrać z drużyną z Zielonej Góry. Tak. Mają przesympatycznego prezesa, jesteśmy w bardzo dobrych układach. Dużo współpracujemy, on też dużo nam podpowiada, bo jednak organizacyjnie oni są na dużo wyższym poziomie pod względem sponsoringu, pod względem lokalizacji, sportowego wsparcia od miasta, więc korzystamy z ich doświadczeń, oni chętnie się z nami tymi doświadczeniami dzielą. Natomiast naszym targetem jest tak naprawdę wygrać z nimi, bo graliśmy już z nimi chyba pięciokrotnie. I połowa tych meczów była tak naprawdę na styku, zabrakło bardzo niewiele, i chcielibyśmy w końcu z nimi wygrać. No to jest jakiś cel, to takie marzenie, jednocześnie też coś, co gdzieś tam pewnie się może zdać realnym czymś. Trudno mi teraz w tej chwili też powiedzieć, bo widzisz, ja miałem w pamięci mecze z tą drużyną, ostatnie choćby nawet, i tamte wyniki, może jest zacięta rywalizacja na boisku, była naprawdę od początku do końca, ale wyniki, gdy patrzysz tylko na statystykę, pokazują zupełnie coś innego, a wiadomo, że x lat po meczu nie pamięta się już tego, jak ten mecz wyglądał z boiska, tylko patrzy się stricte pod kątem wyniku. To jest bardzo na niekorzyść Miners i to chyba się tak gdzieś ciągnie i ciągnie od początku, jak liga istnieje. Najgorszą rzeczą, jaka nam się przytrafiła z tych spotkań, to było nasze ostatnie spotkanie. Finałowe. Dlatego, że no, drugiego miejsca się nigdy nie wygrywa, zawsze się je przegrywa. No. Mecz był na stadionie w Zielonej Górze, przy ich publiczności ogłuszającej, w ogóle przepiękny stadion, świetne miejsce, super atmosfera. Natomiast zupełnie inaczej się gra u siebie niż u kogoś. Generalnie przeprowadzając analizę z trenerami, nie do końca weszliśmy w ten mecz tak jak planowaliśmy. Zawodnicy też gdzieś troszeczkę czuli tą presję. I w momencie, kiedy już zaczęliśmy grać jak równy z równym, no to już mieliśmy za kołnierzem kilka punktów w plecy i nie udało się już tego niestety wyprostować. Mam nadzieję, że w tym roku wejdziemy już jak należy. Wyższy level, tak? Chcecie podnieść trochę sobie poprzeczkę. Dobrze, no tak trzeba mierzyć maksymalnie wysoko, jak się da. Kiedyś tak obserwując, jak ta dyscyplina sportu się rozwija, miałem ochotę zapytać, co wam dzisiaj daje Polska Futbol Liga, a czego oczekiwaliście od takiej organizacji kiedyś, gdy tam powoli to zaczęło raczkować? Oj, to jest ciekawa rozmowa, bo ciężko jest też mieć oczekiwania od organizacji, która jest relatywnie bardzo młoda. Mhm. Samo stowarzyszenie jako liga istnieje już wiele lat, zmieniało nazwę kilkakrotnie, nawet odcinając się od poprzedniego zarządu zdarzała się też taka sytuacja i tworząc kompletnie nową ligę, ale tak naprawdę związkiem sportowym, podległość pod związek sportowy mamy od roku. Więc czego możemy się spodziewać? Musimy też dać szansę działaczom, prezesowi, żeby jakoś to wszystko posklejał tak, żeby zapewnić wzrost dynamiki rozwoju dyscypliny. Musi o nas być więcej słychać w Polsce. Naprawdę jesteśmy jako Polacy predysponowani do tego sportu. Jesteśmy twardzi, jesteśmy zawzięci, jesteśmy cwani w ten taki pozytywny sposób. To są te cechy, które na boisku w momencie, kiedy już zaczyna brakować sił i pomysłu, one w naszej podświadomości pozwalają nam zrobić coś niesamowitego. Mhm. No tym bardziej, że teraz tak jak obserwuję też trend, który pojawił się w organizacji
od strony takiej czysto medialnej, jeżeli chodzi o właśnie Polską Football Ligę, to jest takie mocne centralizowanie wszystkiego, co ta liga sobą chce reprezentować. Wydaje mi się, jakiś to krok do przodu na pewno jest, natomiast czy to znowu z drugiej strony nie doprowadzi do takiego ograniczenia, jak kiedyś powstało, że wizje różne spowodują, że jednak mimo wszystko znowu tutaj dojdzie do jakichś niewdzięcznych podziałów? Myślę, że takim krokiem, który kiedyś wiele zmienił, to było powstanie pomysłu, że w jednym mieście ma być jedna drużyna. Mhm. Gdzie przy 105 drużynach, kiedy ja zaczynałem grać w futbol, no obecnie zamkniemy się w 40, no to jest bardzo duży spadek. Nie zmieniła, znaczy na pewno zmieniła się jakość inkluz, bo no poziom futbolu obecnie, nawet formuły 9-osobowej teraz, myślę, że o wiele przewyższa to, co było wtedy w większości tych drużyn. Natomiast gdyby troszeczkę było więcej zainteresowania lokalnych władz, troszeczkę inne podejście ligi i tak zabezpieczenie funkcjonowania tych drużyn, myślę, że mogłoby to dzisiaj wyglądać inaczej. Ale po pewnych zmianach widzę, że to będzie się rozwijało w właściwym kierunku i mam nadzieję, że jeszcze ja tego doczekam na stołku, że zobaczę, że ten futbol naprawdę kwitnie w Polsce. No dużą szansą jest dla nas, tak jak mój przedmówca Grzegorz mówił, to, że wchodzimy tak naprawdę na olimpiadę. Na chwilę obecną cały projekt, który z Grzegorzem uruchomiliśmy, już owocuje, dlatego że pierwszy z chłopaków już będzie w tym roku na boisku pełnego takla i mam nadzieję, że będzie się na tyle sprawował, że będę go z czystym sumieniem i bez strachu mógł wpuścić na mecz, nie bojąc się, że coś mu się tam może przytrafić. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, jeżeli chodzi o przygotowanie względem łapania piłki, biegania z piłką, myślę, że jest w stanie przewyższyć kilku zawodników, którzy grają u nas już dłuższy czas. No tak, on trenuje to praktycznie rzecz biorąc jako jedyną dyscyplinę sportu od początku. Tak jak co niektórzy wybierają piłkę nożną, kosza, siatkę, prawda, i cały czas się tej dyscypliny trzymają, tak on jest z wami tutaj praktycznie już związany na tyle, że trudno sobie wyobrazić, żeby nagle zmienił dyscyplinę. Jest naprawdę dobry w tym, co robi, więc to też nie dziwię się, że macie taki pomysł, by w ten sposób sobie zasilić drużynę. Pytanie tylko, czy skoro flagówka się rozwija w takim tempie i tak naprawdę ta dyscyplina, ta odmiana futbolu amerykańskiego to właśnie flagowy futbol będzie tą dyscypliną olimpijską, czy to nie sprawi znowu takiego kłopotu, że futbol amerykański, ten znany nam z filmów, prawda, który teraz tutaj cały czas się rozwija, będzie miał naprawdę dużą przeszkodę w tym, by zaistnieć tak, jak wy sobie o tym marzycie? Tutaj musimy to troszeczkę rozgraniczyć, bo to, że futbol flagowy dynamicznie się rozwija i będzie się rozwijał jeszcze lepiej, jestem o tym przekonany. Natomiast ci ludzie, którzy grają w futbol flagowy, a ci, którzy grają w futbol pełny takla, mają troszeczkę inne oczekiwania względem dyscypliny przez siebie uprawianej. Mhm. Nie tylko zdobycie punktów, nie tylko złapanie piłki, tackle futbolu jest istotny. Tackle futbolu są też inne wartości fizyczne i związane z charakterem danego zawodnika, których nie musi mieć zawodnik w futbolu flagowym i niekoniecznie je posiada. I może być świetnym flagowcem, a nie odnaleźć się na boisku w kasku. No z tym się z tobą zgodzę. Co do fizyczności też się zgodzę, bo wiem, że tutaj bardzo dużo osób, z którymi tak miałem okazję rozmawiać już poza, że tak powiem, kadrem, poza meczem, bardzo sobie chwalą tę dyscyplinę właśnie z tego powodu, że mają tam miejsce dla siebie, a w żadnej innej nikt nawet nie chciał dać im szansy. Więc to w jakimś stopniu sprawia, że oni się z nią utożsamiają i oddają jej całe swoje serce. Zgadza się. No, u nas zawodnik, który ma 1,60 m wzrostu i waży 120 kg, nie jest skreślony. Zakładam, że kogoś z tymi wymiarami, no nikt nie widziałby w siatkówce, w piłce nożnej, już na pewno nie w koszu, bo
Okej, okay, Maxi Box był niski, natomiast no, nie był taki okrąglutki. No nie, no ale tutaj widzisz, ta rola tych zawodników przypisana do poszczególnych pozycji, do funkcji na boisku. Ja nieraz widziałem taki moment, gdzie dany gracz wychodził na boisko w zasadzie tylko dwa razy w trakcie całego meczu, bo jego konkretnym zadaniem było zatrzymać danego przeciwnika. Robił to w sposób perfekcyjny i on jest bohaterem, bo dzięki takiej akcji drużyna potrafiła przejąć piłkę, zdobyć punkty, wygrać mecz. No zgadza się. Nie bez powodu Amerykanie mówią na futbol amerykański żywe szachy. Mhm. Mamy zawodników, którzy są tylko i wyłącznie do wykonania jednej funkcji i trenują to tak długo, aż robią to perfekcyjnie. No a jak na przykład odbić ten zarzut, że jest to gra nudna, że tam się większość czasu stoi, sama akcja trwa kilka sekund, a potem znowu się stoi. Tak mówią wszyscy ci, którzy nie potrafią zrozumieć zasad i nie umieją się tak jakby cieszyć tym, co widzą, tą grą, którą obserwują. No, mogę to wytłumaczyć w inny sposób. Ktoś lubi robić pewne rzeczy, bo są proste, bo są przyjemne, bo są łatwe do zrozumienia i nie chce mu się wychodzić poza strefę własnego komfortu, żeby zrozumieć coś ponadto. Nie każdy musi to polubić. Ja powiem szczerze, oglądałem bardzo dawno temu, jeszcze w czasach TV-SAT, mecz. Stwierdziłem, że to jest dziwne. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle biegają, robią coś. Wszyscy się cieszą, a ja nie wiem z czego. Mhm. I tak naprawdę to było jedno z pierwszych moich kontaktów z futbolem i w tamtym czasie ostatnie. Dopiero tak naprawdę, jak przyszedłem na treningi, i ktoś mi wytłumaczył, na czym to polega. No bo to nie jest tylko rzucanie piłki, łapanie piłki. Przede wszystkim bazuje to na amerykańskiej historii, gdzie była zdobywana ziemia. Mm-hmm. Czyli połowa boiska jest naszą granicą. Wszystko, co jest zdobyte po stronie przeciwnika, zabieramy komuś ziemię i bronimy własnej w przeciwnym kierunku. I tak to trzeba rozpatrywać. Jeżeli ktoś patrzy na to tylko pod względem, a ten się rozbiegł, tam tego przewrócił, nie na tym polega ta gra. Ta gra polega na tym, żeby zdobywać. Ale to jest bardzo ciekawe porównanie, rzecz, której mało kto w ogóle nawet mógłby przypuszczać, że akurat do takich kwestii tutaj się to wszystko odnosi. Tym bardziej, że tak jak na przykład ty wspominasz o tych punktacjach, o sposobie gry, ja sam pamiętam, że bardzo lubiłem oglądać w telewizji właśnie mecze futbolu amerykańskiego, często też pokazywane trochę taki przerysowany sposób na tych fabularnych filmach opowiadających przeróżne historie. Natomiast gdy zobaczyłem na żywo pierwszy raz występ Niners Wałbrzych tutaj na stadionie przy ulicy Ratuszowej i po prostu podszedłem do pana, który spikerował na stadionie, żeby mi wytłumaczył, jak ta gra wygląda, o co chodzi, dlaczego tutaj te punkty się zdobywa tak, a nie inaczej i ewentualnie co robią ci ludzie po drugiej stronie boiska z tym kijkami, wiesz, te cyferki się zmieniają. Gość bardzo tak troszeczkę zareagował, jak ty teraz, zaczął się śmiać, ale też był bardzo cierpliwy. No, myśmy rozmawiali praktycznie 20 minut, gdzie wiadomo było, że on się musiał do meczu przygotować, ale na każde pytanie odpowiedział. I to sprawiło, że później jak ja ten mecz oglądałem, powiem szczerze, trochę mnie zaskoczyła ta sytuacja, wiedziałem, o co chodzi, rozumiałem to, co się dzieje, powoli gdzieś tam potrafiłem się wczuć w rolę zawodników i zrozumieć to, w jaki sposób oni zareagują za chwilę, nie? A co więcej, w trakcie jakiejś jednej z akcji stałem z aparatem, robiąc zdjęcia z boku, doszedłem do takiego momentu, gdzie widzisz, wiedziałem, że był gwizdek, wiedziałem, że za chwilę się przeniesiecie z akcją na drugą stronę boiska, no bo tak już tam wynikało to z przepisów, które poznałem dopiero co. Nasi lokalni koledzy dziennikarze patrzyli na mnie, co ty robisz? No nic, podałem im tam dwie, trzy nazwy, to się wydarzyło, za chwilę będzie to, latali potem wszyscy za mną, chodźcie, on wie, o co chodzi. Ja się tego nauczyłem 20 minut przed meczem, ale to sprawiło, że od tego momentu tak naprawdę zacząłem szukać tych informacji, widzisz, teraz na przykład z miałem chęcią na Polsacie, sorry za reklamę konkurencji, w cudzysłowie reklamę, oglądam bardzo często tą ligę amerykańską, bo po prostu jest tam pokazywana i to mi się zaczyna jeszcze bardziej podobać i teraz tak na dobrą sprawę ciekawy jestem, kiedy ta nasza Polska zacznie choćby w jakimś tam przybliżeniu wyglądać tak samo jak tam, gdzie no, oni żyją tutaj, prawda? Musimy wziąć pod uwagę, że początki futbolu w Stanach to też była taka skórzana, szmaciana piłka,
i skórzany kask. To u nich ewoluowało ze względu na to, że ktoś wpompował w to poważne pieniądze, ogromne pieniądze. Najbogatszym klubem na świecie nie jest żaden klub piłkarski. Tylko Cowboys z Teksasu. Jest to organizacja o niesamowitych możliwościach finansowych. Nie przekłada się to na Europę oczywiście, bo są ograniczeni do swojego rynku. Mhm. Natomiast futbol stał się sportem najemniczym. Te wszystkie drafty, przejścia między drużynami, ci zawodnicy są wcielani do programów i wykonują swoje obowiązki w ramach tych programów. U nas jeszcze, przynajmniej na polskiej lidze, na którymkolwiek z poziomów polskiej ligi, widać, że to jeszcze są drużyny. To jeszcze są drużyny, to jeszcze są koledzy z boiska, to jeszcze są te wspaniałe przyjaźnie, które u nas też istnieją, nie tylko na boisku, ale poza nim również. I widać, że jest to zupełnie inne podejście. Jeżeli dojdziemy już do momentu, kiedy to będzie sport najemniczy, także w Wałbrzychu będzie grało trzech graczy czarnoskórych i biały rozgrywający, co już mieliśmy w historii, ale załóżmy inny, no to już nie będzie to samo. Myślę, że wtedy wiele osób straci to coś, co ten sport daje. No dobrze, ale to w takim razie rozwija się to w którym kierunku? W takim europejskim bardziej, jak to, co widzimy w piłce nożnej na przykład, czy takim bardziej amerykańskim, co też często jest stawiane za wzór właśnie w tej piłce nożnej? Jeżeli chodzi o te amerykańskie zasady, no to tak jak mówię, dla nich to jest po pierwsze religia, wynika to trochę z ich historii. Te wszystkie ciekawe rzeczy, które realizują na boisku, one są niesamowite przez 30 sekund, potem ktoś to nakrywa, jest coś innego. Jest to bardzo dynamiczne, najemnicze i tak naprawdę nie jest to do końca coś, co ja bym widział, jeśli tak mogę powiedzieć, w swoim klubie. Czyli jednak widać, że ten europejski styl bycia, ten nasz inny jakby klimat, niekoniecznie musi służyć temu, by przenieść coś z drugiego kontynentu jeden do jednego. Jeden do jednego się nie sprawdzi, bo tak samo jak wszystkie inne rzeczy związane czy z biznesem, czy z polityką, musielibyśmy przenosić do czasu, kiedy to miejsce, z którego się wzorujemy, było na tym etapie rozwoju, do którym my jesteśmy, a nie etap rozwoju, który reprezentują teraz. Bo gubimy 40 czy 70 lat doświadczenia w zależności od miejsca na świecie. Powinniśmy to robić po swojemu, ale do tego no, niestety potrzebujemy bardzo dużo wsparcia i współpracy na lokalnym gruncie, no i przede wszystkim wsparcia od zarządu ligi. Widzisz, Paweł, bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. Część z tego sobie pozwolę zostawić na później, już w tym nowym programie, do którego, muszę głośno powiedzieć, wymyśliłeś nazwę. Luźna propozycja, ale mi się spodobała. Tak, to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię w futbolu. Nazwa brzmi dla nas Europejczyków nijako, bo to jest Pick Six. Polega to na tym, że w momencie, kiedy nasza defensywa jest na boisku, rozgrywa nasz przeciwnik, ich rozgrywający rzuca piłkę, a nasz defensor ją przechwytuje i wraca do ich pola punktowego, zdobywając przyłożenie. Amerykanie to w swojej nomenklaturze nazwali Pick Six. No i tak się będzie nazywał nowy program, to już taka jedna z tych tajemnic, którą obiecałem zdradzić jakiś czas temu. Program o futbolu amerykańskim, w którym też mam nadzieję będziesz miał okazję, ochotę przede wszystkim bywać regularnie, nie tak raz na jakiś czas, bo też tak jak mówiłem Grzyśkowi, to wasze doświadczenie bycia z drużyną na boisku i generalnie też tych po drugiej stronie organizacyjnej jest tak duże, że szkoda byłoby nie wykorzystać tego, by rozwijać troszeczkę też wiedzę ludzi dookoła tutaj szukających wrażeń sportowych, a w tym futbolu amerykańskim naprawdę proszę mi wierzyć, jeśli wiemy o co chodzi, to tych wrażeń jest dużo i tam nie można się nudzić, nawet ten czas, gdy ktoś narzeka, że nic się nie dzieje, a zawodnicy się ustawiają do rozegrania piłki, też ma ogromne znaczenie, bo to jest właśnie ten czas, tak jakbyśmy ustawiali pionki na szachownicy, które jeżeli wiemy gdzie, co i jak może się za chwilę wydarzyć, pozwoli nam rozszyfrować, przynajmniej spróbować rozszyfrować to następne i następne działanie danych zawodników. Paweł, ja tak jeszcze oczywiście na koniec Cię poproszę, bo pewnie się spotkamy jeszcze zanim to się wydarzy. Ten pierwszy mecz, o którym wspominałeś z Jaguarsami. No kurde, ja się już nie mogę doczekać, Wy pewnie też.
Ale zdradź rąbkę tajemnicy, jak to wszystko w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o etap przygotowań do sezonu. Moim zdaniem jesteśmy gotowi. Organizacyjnie na pewno. Sportowo mamy jeszcze kilka elementów do dopracowania, bo zawsze brakuje czasu. Mamy go wszyscy tyle samo, ale zawsze go brakuje na to, co jeszcze chcielibyśmy poprawić i zrobić. Tak naprawdę te drużyny, które startowały w zeszłym roku, one w większości się nie zmieniają. Nie zmienia się trener, nie zmienia się ekipa, natomiast na pewno zmienia się strategia na boisku. Bo grając tą samą strategię, na przykład w ofensywie, my już się przygotujemy na te ich sztuczki. I im będzie już bardzo trudno to zagrać, bo już znamy te ich możliwości. Więc co roku u nas powstaje również strategia defensywy i ofensywy. I liczę, że tutaj nowy program stworzony przez Emila, że zadziała nam w tym roku. No i zaczniemy od zwycięstwa. Później to będzie się tak ciągnęło. Skończymy finałem, może w Wałbrzychu tym razem. W tym roku ustalenia ligowe są takie, że nie zgłaszali się chętni do prowadzenia finału. Finał będzie przeprowadzony w miejscu, gdzie dwie drużyny finałowe miały określoną ilość punktów w fazie zasadniczej i ta, która miała ich więcej, będzie organizatorem. A to jest ciekawa metoda, bo niejako zmusza jedną z drużyn do tego, żeby taki finał zorganizować. Patrząc na to, jak wam szło w zeszłym roku, tak po cichu licząc, że może się tak udać, jak ostatnio dojść również do meczu o złoto. No bo niestety i tutaj nie ma meczu o brąz. Pytałem o to w zeszłym roku. To no, chyba byłaby spora szansa, żeby to się odbyło w Wałbrzychu. Założenie jest takie, że jeżeli wygramy dwumecz z Jaguarami, co nie jest rzeczą nieosiągalną, to zostaje nam jeszcze mecz z Watahą Zielona Góra. Jeżeli sprawdzi się scenariusz z zeszłego roku, gdzie graliśmy ten finał razem, to musielibyśmy też w fazie grupowej ich pokonać. No, czegoś trzeba zacząć. Mówiłeś, że macie na to ochotę, że planujecie to zrobić. W tym roku jest dobry czas na to, by to zrobić. Najwyższa pora. Zawsze powtarzam, sky is the limit, więc tutaj nie ma opcji. W końcu kiedyś to się musi wydarzyć. No i w takiej sytuacji tego wam życzę. Zapraszam jeszcze tutaj oczywiście do nas przed pierwszym meczem. Porozmawiamy sobie trochę może bardziej szczegółowo o tych rozgrywkach, które będą się w tym czasie już zaczynać. No, PIK6, tak jak powiedziałeś, ma ruszyć jeszcze w tym sezonie sportowym, więc jeśli to wszystko dobrze się poukłada, to właśnie przed tym pierwszym meczem byłoby dobrze się spotkać i w ramach tego programu opowiedzieć, jak zamierzacie pokonać Watahę Zielona Góra, Jaguarsów. Tego nie możemy powiedzieć. Dopiero możemy opowiedzieć po meczu. Widzisz, myślałem, że cię pociągnę za język, że zdradzisz tam jakiegoś jednego lub drugiego newsa w tym temacie. Paweł Cieciera, gościem sportowej rozmowy, dziękuję ci serdecznie i zapraszam możliwie najszybciej, jak to możliwe, właśnie do tego już docelowego programu o futbolu amerykańskim PIK6. Autor nazwy i myślę, że logotypu też, bo tutaj nie ma sensu nic zmieniać. Bardzo efektowny sposób zrobiona kwestia. A tak już całkiem na koniec muszę powiedzieć, że jeżeli ten logotyp Herb Miners, który gdzieś tam mi się przewinął w mediach społecznościowych, będzie rzeczywiście tym, który będziecie nosić na koszulkach od nowego sezonu, to muszę powiedzieć, że rzecz niezwykle interesująca i taka chyba wreszcie pasująca do charakteru drużyny. Oddająca charakter drużyny, tak. Takie opinie też w momencie, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad zmianą logotypu z różnych przyczyn. Stary logotyp nigdzie się nie wybiera, on zostanie z nami jako vintage w księdze znaku, natomiast będzie dalej wykorzystywany. Natomiast chcielibyśmy coś, co właśnie bardziej oddaje charakter i emocje targające drużyną. A uwierzcie mi, znajdą tam fani się do tego logotypu tacy, którzy lubią i Tolkiena, i Gwiezdne Wojny, i futbol amerykański, i generalnie kopanie w podziemią, bo to tak pasuje do wszystkiego. Naprawdę ma to urok w sobie ten herb. Nawet gdzieś tam w komentarzu rzuciłem takie hasło, że teraz to już nie logotyp, a bardziej herb. Coś, co rzeczywiście utożsamia i może utożsamiać się z drużyną. Paweł Cieciera, raz jeszcze dziękuję ci za wizytę. Dziękuję Państwu.